Cześć. Znajdujemy się w Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 i na podstawie tego stanowiska będziemy dalej przechodzić coraz bardziej w szczegóły czytania schematów elektrycznych. Zbudowaliśmy wirtualną rzeczywistość i będziesz mógł się poruszać po całym obiekcie, razem z dokumentacją analizować każdy szczegół. Ale zanim do tego dojdziemy, warto, żebyś zapoznał się z tym stanowiskiem, jak działa, z czego jest zbudowane i dlaczego zastosowano takie elementy automatyki, a nie inne. I tutaj do Ciebie pytanie pierwsze. Z jakich elementów składa się ta linia produkcyjna? Jak to nazwać? Stacja Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 składa się z dwóch podstawowych sekcji. Jedna to jest aplikacja Pick and Place, czyli robot, który będzie pobierał detale do naszego produktu, wkładał je do pudełka transportowego. Ta druga z podstawowych aplikacji to jest stanowisko spawalnicze, czyli tam będziemy realizować proces spawania ścianek do powstawania produktu. Pomiędzy nimi mamy cały system transportowy złożony z przenośników rolkowych, jest portal liniowy, czyli taki układ sterowany pneumatycznie. Okej, a możesz powiedzieć coś o finalnym produkcie, jaki tutaj powstaje? Tak naprawdę jest to pełnowymiarowa stacja produkcyjna i efektem końcowym jest taki detal. Organizer, wazonik, generalnie produkt składający się z 5 ścianek, który dodatkowo może być personalizowany, możemy deklarować jego wielkość z poziomu panelu HMI, czyli mamy taką produkcję na życzenie, zgodną z Industry 4.0 i taki detal powstaje na całej naszej stacji. Możesz opowiedzieć o etapach powstawania tego produktu, bo już wiemy, co powstaje, wiemy, jak, z czego jest złożone. Gdzie to się zaczyna? Zaczynamy tak naprawdę od panelu HMI, gdzie definiujemy produkt, który ma powstać, czyli określamy na przykład jego wielkość. W momencie, kiedy klikamy na panelu przycisk rozpoczęcia produkcji, całość rozpoczyna się od stołu. Z tego stołu robot pobiera najpierw pudełko transportowe i przekłada je na przenośnik, który jest opisany w schemacie jako LA1. Następnie pobiera ze stołu blaszki. Blaszki o wielkości zdefiniowanej właśnie przez użytkownika na panelu HMI. Pudełko transportowe wypełnione blaszkami, następnie przez kolejne przenośniki rolkowe transportowane jest pod portal liniowy, czyli ten układ sterowany już pneumatycznie. Portal sterowany jest w 3 osiach, więc portal zjeżdża po pudełko, chwytaki się zaciskają, pobiera pudełko i przenosi na drugą stronę stacji. Ta druga strona stacji to już jest aplikacja spawalnicza, czyli znowu przenośnikami rolkowymi pudełko podjeżdża pod robota. Tam mamy z jednej strony stoper, który w jednej osi blokuje pudełko, z drugiej strony dosuwa się pozycjoner, czyli mamy pewność, że pudełko stoi w odpowiednim miejscu, no i wtedy robot spawalniczy zaczyna swoją pracę. To jest robot, który ma drążony nadgarstek, czyli jest przeznaczony właśnie do aplikacji spawalniczej, natomiast my chcieliśmy tutaj zwiększyć jego funkcjonalność i wymieniać narzędzia, więc z jednej strony to jest fajka spawalnicza, z drugiej strony to jest ssawka, a z trzeciej to jest chwytak. Zaczynamy pracę od ssawki, czyli robot wybiera to narzędzie i kolejne ścianki przenosi na stół spawalniczy. Na stole spawalniczym mamy dwa gniazda. Jedno gniazdo to jest takie gniazdo wstępnego szczepiania, czyli ścianki wkładane są w odpowiednie pozycje, zaciskają się siłowniki, dokładana jest ścianka u nas tutaj na produkcie dolna, natomiast na stole spawalniczym to jest ścianka górna, zaciskane to jest 5. siłownikiem i robot spawalniczy już fajką spawalniczą dokonuje w 4 punktach takiego szczepienia punktowego. Następnie taki detal przenoszony jest na drugie gniazdo, to jest gniazdo, do którego mamy już swobodniejszy dostęp i znowu fajką spawalniczą wykonujemy już spawy po wszystkich krawędziach. Przy takim procesie musi nastąpić również schładzanie detalu, dlatego że nie jesteśmy w stanie chwytakiem odłożyć go do pudełka, stąd przez chwilę nadmuchujemy go sprężonym powietrzem. W momencie, kiedy ten detal jest schłodzony, robot chwytakiem odkłada detal do pudełka transportowego, no i wtedy to pudełko może wrócić pod portal liniowy. Portal liniowy przenosi to na drugą stronę, czyli do tego ciągu transportowego, no i nasze pudełko może już swobodnie podjechać przez obrotnik, który wykona obrót o 90 stopni, tak jest, i dojeżdża nam do kurtyny. Przejeżdża przez kurtynę i to jest miejsce, gdzie użytkownik może wyciągnąć detal z pudełka transportowego. W momencie, kiedy wyciągnie detal, klika zezwolenie na powrót pudełka i wtedy przez kurtynę, przez system mutingu, to pudełko wraca do robota. Tutaj znowu wykorzystujemy stoper, wykorzystujemy pozycjoner, no i robot
chwytakiem czy przyssawką pobiera to pudełko z powrotem i przekłada na pole odkładcze. I to jest koniec pojedynczego cyklu produkcyjnego. Okej, okay, a tutaj widzę, że testowanie się nie odbywa tak naprawdę i tak samo blaszki nie są podawane. To jest jakaś forma demo, rozumiem, tego wszystkiego. Tak, ze względu na możliwości obiektu, w którym ta stacja jest realizowana, nie możemy prowadzić pełnego procesu produkcyjnego, chociażby ze względu na spawanie, na system przeciwpożarowy, który tutaj jest zainstalowany. Stąd stacja działa w tak zwanym trybie ghost mode, czyli roboty wykonują pełną trajektorię, ale sama spawarka nie jest wykorzystywana w tym procesie. Rozumiem, ale nam to w niczym nie przeszkadza, aby na podstawie tego stanowiska przeprowadzić cały kurs albo jego znakomitą część, aby nauczyć się czytać schematy elektryczne. W tej lekcji to wszystko i zapraszam Cię do kolejnej. Dzięki bardzo.